Dzień dobry, nazywam się Beata Godyniak-Kapałka z Kapałkowej Manufaktury. Dzisiaj właśnie poprowadzę warsztaty, prelekcje jak śmiecić mniej, czyli zero waste na co dzień i w praktyce. Cały ruch zero waste powstał w latach 70. w USA. Zapoczątkowała to Paul Palmer, czyli przedsiębiorca ze Stanów Zjednoczonych, który zauważył, że ekonomia cyrkulacyjna przynosi właściwie same pozytywy. Bea Johnson w latach 2000 przeprowadziła to pojęcie na nasze domy i zaczęła wprowadzać w życie codzienne, zarówno w domu, jak w ogrodzie, zasady, które pierwotnie opracował pan Paul Palmer. I teraz mamy coś takiego jak zero waste i less waste. Zero waste, czyli zupełnie nie śmiecimy, natomiast jest to bardzo ciężkie i dużo osób się tym stresuje. Wytworzenie, tak jak Bea Johnson, jednego słoika śmieci rocznie na czteroosobową rodzinę jest wręcz przerażające dla większości. I coraz częściej pokazują się właściwie takie słowa, gdzie mówią, że niepotrzebny nam jest jeden idealny zero waste'owiec, czyli człowiek, który w ogóle nie będzie śmiecić, ale jest nam potrzeba milionów less waste'owców, czyli osób, które będą mniej śmiecić, które zauważą problem i które będą w miarę swoich możliwości coraz mniej śmiecić. I teraz mamy 5 podstawowych zasad tego ruchu. To jest: odmawiaj, ograniczaj, używaj ponownie, przetwarzaj, kompostuj. Oczywiście ruch się cały czas rozwija i coraz więcej osób się tym zajmuje i dodaje swoje też jakieś punkty. I na przykład ostatnio też dodali coś takiego jak naprawiaj. O co chodzi? Odmawiaj. Odmawiamy próbek, odmawiamy reklamówek jednorazowych. To jest oczywiście na przykład dla dzieci trudne, ale większość osób bierze rzeczy, próbki, ulotki automatycznie. Musimy się wyzbyć tego naszego przyzwyczajenia i rzeczywiście powiedzieć nie. Ograniczaj. No tutaj musimy ograniczać ilość rzeczy przynoszonych do naszego domu, zmniejszyć, zastanowić się, czy rzeczywiście tego potrzebujemy. Czy potrzebujemy 15 par obuwia, czy może rzeczywiście potrzebujemy zimowej, przejściowej i letniej pary. Może da się na 3 parach przeżyć swoje życie, ewentualnie dodam jeszcze eleganckie buty. No ale tak jak mówię, trzeba się zastanowić, czy rzeczywiście kolejna para, kolejna rzecz nam jest potrzebna. Reuse, czyli używaj ponownie. Tutaj ważne jest, żebyśmy zastanowili się, czy nie da rady zamienić tych naszych jednorazowych foliówek, jednorazowych papierów do pakowania prezentów, do pakowania kanapek na co dzień do szkoły czymś, co możemy użyć ponownie. Przetwarzaj, czyli po prostu będziemy szukać, czy nie da się tych naszych, powiedzmy, już śmieci czy zniszczonych rzeczy przerobić na coś innego, na coś nowego. Także jest kompostuj, czyli rot. O co chodzi? Tutaj właśnie to jest najlepszy przykład tej cyrkulacyjnej ekonomii domowej. Czyli wszystko, co przynosimy do domu, na przykład w ogrodzie, zaznaczam, że nie trzeba mieć ogrodu, żeby kompostować. Wszystkie śmieci, które ulegają kompostowaniu, możemy wykompostować i użyć skompostować i użyć ponownie w domu, na przykład do doniczkowych roślin albo w ogrodzie, co jest oczywiście łatwiejsze, żeby zasilić nasze grządki. Otóż właśnie z tym kompostowaniem jest to, że możemy mieć kompostowniki, które się mieszczą w szafce pod zlewem. Mamy takie malutkie kompostowniki kilkulitrowe. Oczywiście takie kompostowanie wymaga troszeczkę większego pilnowania się, bo im mniejsza skala, tym jest trudniej. Możemy mieć kompostowniki, które trzymamy u siebie na tarasie. Kupujemy dosłownie takie, mogą bardzo ładnie nieraz wyglądają, czeski design na nóżkach, bardzo ładne, kolorowe kompostowniki i nikt nawet nie wie, że to jest kompostownik.
No i oczywiście kompostowniki, które najczęściej nam się kojarzą, czyli z domów, z ogródków, gdzie albo kupujemy taką dużą w supermarkecie, że tak powiem, budkę, do której wsypujemy od góry części zielone roślin, natomiast od spodu wylatuje nam już kompost. Mogą być też po prostu zbite z desek czy z palet otwarte kompostowniki. I teraz tak. Oprócz tego, tych widocznych naszych śmieci, mamy też śmieci, o których dużo osób sobie nie zdaje sprawy. Oto to są określone mianem śladu węglowego i wodnego. To jest suma pośredniego i bezpośredniego zużycia wody lub emisji gazów cieplarnianych potrzebnych do wytworzenia produktów, które używamy. I to jest taki odpad, którego nie widzimy, o którym nie wiemy, ale on istnieje. I teraz musimy się zastanowić, czy te rzeczy, które my używamy, ile one tak na dobrą sprawę zużywają tego węgla czy wody. Możemy zapanować nad tym śladem wodnym i węglowym, nad tymi zużytymi, nad zużyciem tych gazów za pomocą prostych wyborów. I teraz tak, pytanie, jak się poruszamy? Wiadomo, transport kołowy ma dosyć duże zużycie węgla. Natomiast jeśli byśmy wybrali transport zbiorowy kołowy, już jest oczywiście lepiej. Na przykład w Krakowie mamy elektryczne też autobusy, więc tutaj wiadomo, że coraz więcej osób zauważa ten problem i tutaj dzięki elektryczności mamy troszeczkę mniejsze zużycie tego, mniejszy ślad węglowy. Przy czym, jeśli zamawiamy na przykład jakiś produkt, który musi do nas przylecieć gdzieś z drugiej części świata, zawsze zwracajmy uwagę, jak on do nas dociera. I najlepiej wybierać takie produkty, które docierają do nas drogą wodną. Ona ma najmniejsze zużycie gazów cieplarnianych podczas przemieszczania na kilometr. Natomiast najgorsze jest poruszanie się, przewożenie rzeczy samolotami. One mają największy. Więc jeśli sobie zamówimy gdzieś skądś paczkę i chcemy, żeby ona dotarła dosłownie z dnia na dzień, to niestety wiedzmy, że oprócz jest jakaś ciemna strona tej naszej przesyłki. I tak samo na przykład z wakacjami. Pytanie, czy na przykład jak z Krakowa jedziemy na wakacje do Gdańska, no czasami się zdarzają tak, że są tańsze bilety lotnicze, bo nieraz są fajne promocje, ale zwróćmy uwagę, że tutaj jest dosyć duże zużycie, duży ślad węglowy. Może lepiej przenieść się na transport kolejowy, który też całkiem nieźle wypada. Dlatego też bardzo dobrym pomysłem było, kiedyś w Polsce było słychać, że tiry na tory. No to było bardzo dobre rozwiązanie. Ale z takich naszych codziennych rozwiązań, to my możemy małymi kroczkami do tego dojść i zobaczyć na to, co jemy. Bo tak na dobrą sprawę, dosyć dużo produktów, które jemy, nic się nie stało, Możemy zwrócić uwagę, jakie one mają ślad węglowy. I na przykład wiadomo, warzywa mają o wiele mniejszy ślad węglowy niż mięso. Oczywiście nie zachęcam do tego, znaczy zachęcam, ale nie zmuszam do tego, żeby każdy przeszedł na wegetarianizm czy weganizm, bo jest to ciężkie i na przykład no, przy dzieciach tym bardziej skomplikowane, żeby dostarczyć te składniki odżywcze dzieciom, które zazwyczaj nie lubią jeść. Na przykład ja mam niejadki w domu i to już jest bardzo ciężkie zadanie dla rodzica i bardzo odpowiedzialne. Ale możemy się zastanowić, czy rzeczywiście no w Polsce nam odpada ten piątek, bo jest piątek bez mięsa, ale może zastanówmy się, czy może nie zrobić sobie 2 dni bez mięsa w tygodniu, 3 dni. Może potem się okaże, że znajdziemy fajne przepisy na jakieś roślinną kuchnię i może po prostu odwrócimy i będzie jeden raz w miesiącu mięso, przepraszam bardzo, jeden raz w tygodniu, a 6 razy bez mięsa. Może nie trzeba aż tak bardzo drastycznie, tak samo jak z tym zero waste i less waste. Zachęcam do po prostu powolnych zmian, żeby
się zacząć przyzwyczajać, może się nam to rzeczywiście spodoba. Zawsze też jest ważne, jakie my to mięso używamy. Czy to jest z ferm, czy to jest z jakiegoś małego gospodarstwa, ale też ważne, jakie jest to mięso. Czy to jest drób, który ma spośród mięs ma mniejszy ślad węglowy i mniejszy ślad wodny, natomiast największy ślady ma wołowina. No i też, co nam daje to mięso? Zwróćmy uwagę, że wysoko przetworzone mięso typu wędlina, jakieś kiełbasy, one tak na dobrą sprawę nie dają nam jakichś super składników odżywczych. One są wysoko przetworzone. Czy rzeczywiście my tego potrzebujemy? Bo dla małego dziecka czy młodego człowieka, który mocno się rozwija i ma problemy ze strączkowymi, z zamienieniem tego białka na jakieś inne, na przykład sojowe, rzeczywiście mu bardziej pasuje to białko zwierzęce. Zastanówmy się, czy nie lepiej właśnie użyć takiego mniej przetworzonego tego mięsa, rzeczywiście tego powiedzmy kotleta z kurczaka czy z indyka, niż wołowego i to jeszcze jakieś czy kiełbasek, która jest przetworzona. I też możemy takimi wyborami jak nasz ubiór zwrócić uwagę na ślad węglowy. Czyli im mniej ubrań, tym mniejszy ślad węglowy. Że dbajmy o swoje ubrania, dbajmy o to, jakie użytkujemy. Zwróćmy uwagę, że coraz lepiej się rozwija też rynek wtórny ubrań. Może zamiast kupować za każdym razem nowe, słabej jakości ubrania, albo poszukajmy w dobrych sklepach, które są, nieraz można sobie wyszukać, które marki tak na dobrą sprawę mają dobrej jakości ubrania, które nam dłużej posłużą. Zamiast najtańszych ciuchów też trzeba zwrócić uwagę na materiały, z których są wykonane te ubrania. Bo bawełna na przykład bardzo dużo wymaga wody do stworzenia takiej bluzy. Bawełna ma to do siebie, że jeszcze wymaga bardzo, bardzo dużo środków chemicznych do tego, żeby ona wydała plon. Tam jest dużo chorób. A może by spróbować na przykład użyć len. Len jest jedną z bardziej ekologicznych tkanin. Taki len nie dość, że nie choruje, sama roślina nie choruje, tak samo też do przetworzenia samego lnu do materiału wymaga mniejszej ilości wody, mniejszej ilości chemii do stworzenia ubrania. Poza tym te ubrania są zdrowsze jednak. Oczywiście jest dużo włókien, które możemy sobie wybrać. Tak bardzo ekologiczne są ubrania też z pokrzyw. Przy czym na przykład bardzo ciężko dostać w Polsce. Nie bardzo szukałam, ale nie znalazłam. I niestety na przykład w Niemczech można kupić tylko za 60 euro za metr kwadratowy. Właściwie, bo to była szerokość metra, więc to są drogie rzeczy, ale len jeszcze tak źle nie wypada, więc tutaj polecamy lniane, konopne rzeczy, podmienić sobie i to zawsze coś nam zaoszczędzi, ale przede wszystkim, tak jak mówię, zwróćmy uwagę, żeby używać ponownie i na przykład zastanowić się, czy na przykład nam się coś zepsuło, czy nie dałoby się tego w jakiś fajny sposób przerobić. Ja mam taki przykład na sobie. No, kuchnia. Prysło mi i poplamiłam sobie sweter. Na zasadzie barteru koleżanka mi fajnie zakryła wszystkie plamy. I ja chodzę w tym swetrze jeszcze 3 lata po tym, jak go na dobrą sprawę każdy inny uznał za zniszczony. A jeszcze wszyscy chodzą, że super, jeszcze mam zajęcia mam na przykład z domków dla owadów, to w ogóle już są wszyscy zadowoleni, bo przychodzę tematycznie ubrana. Więc to są proste rzeczy, wcale nie wymagające jakiejś dużej inwencji. Mamy bardzo dużo śmieci, które gdzieś wśród nas występują. I może zamiast kupować nowy kosz w jakiejś supermarkecie, może będziemy mieli baner reklamowy. Teraz były wybory niedawno, w zeszłym roku.
Tak, musisz wytrzymać. Były banery i było bardzo dużo resztek banerów, które po prostu wisiały niepotrzebne i były wyrzucane przez ludzi. Natomiast taki baner można przeszyć. Normalnie można szyć, jest wodoodporny, jest bardziej sztywny i ja stworzyłam u siebie takie pojemniczki różnej wielkości na różne drobiazgi. Mogą być te kosze nawet takie wielkie na jakieś zabawki. Zastanówmy się, wcale nie wygląda jak śmieć, prawda? Całkiem fajny taki nowoczesny design. Więc jest dużo pomysłów na to, żeby przerobić te nasze śmieci. Bo ja nie chcę sobie robić reklamy, tylko chcę pokazać, że naprawdę te nasze śmieci nie muszą wyglądać źle w tych naszych domach. I teraz jest tak. Następnym problemem, który coraz bardziej u nas się rozprzestrzenia, to jest plastik, wszechobecny plastik. Niestety są dobre i złe strony tego plastiku. Dobre jest lekki, w miarę wytrzymały, fajnie się do niego pakuje, przez co na przykład w transporcie takie plastikowe opakowanie są lżejsze, czyli mamy mniejszy ślad węglowy na przewiezienie tych rzeczy niż jakbyśmy wybierali słoik szklany. No ale szkło możemy przetwarzać naprawdę dużo razy. Możemy przetapiać. Z plastikiem jest ten problem, że wszyscy wiedzą, że jest recykling plastiku. No ale on nam po prostu nie wychodzi. Jest bardzo ciężko i na dobrą sprawę nie każdy wie, że nie każdy plastik, który wrzucimy do worka na recykling, on zostanie zrecyklingowany. Niestety tak nie jest. Ten plastik zaczyna nam zalegać w ogóle wszędzie. Wszędzie latają jakieś kawałki plastikowych torebek. One się zaczynają rozkładać i poważnym problemem staje się mikroplastik. Dlatego, bo taka torebka, która nam gdzieś ucieknie na wietrze, ona spotka się ze światłem słonecznym, ona się spotka z wodą i zaczyna się rozlatywać. Bardzo powoli, bo oczywiście z plastikiem jest to, że on zalega u nas w środowisku, bo rozkłada się bardzo wolno. Takie woreczki foliowe mogą nawet 400 lat się rozkładać. Tylko, że one się rozkładają do drobnych kawałków, które nazywamy mikroplastikiem. Wszystko, co ma kilka milimetrów i potem jest nanoplastik, czyli to jest kilka mikrometrów, to zaczyna krążyć w naszym środowisku. Odkryto już kawałki mikroplastiku na Mount Everestie. Odkryto na Arktyce, Antarktyce, gdzie po prostu ludzi nie ma, ale on dociera razem z deszczem. Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych, w rezerwatach, zaczęto łapać deszcz i okazało się, że tam jest pełno mikroplastiku. Więc nawet tam, gdzie człowiek nie dociera, tam dociera ten plastik. Już nie wspomnę o tym, że to wszystko spływa z wodą i spływają w ogóle śmieci do oceanów. I mamy problem z tym, że tam działa cały czas woda, cały czas promienie UV. I tworzą się wiry na oceanie, które w ogóle gromadzą cały plastik, i to są wyspy wielkości większej niż nawet Polska, gdzie są po prostu hałdy śmieci tego plastiku unoszącego się na wodzie. Pandemia nam niestety nie pomogła, bo tutaj jeszcze dodatkowe maseczki, po prostu miliardy maseczek, które krążą w naszym środowisku. Przedtem największym problemem, no to były słomki. Teraz wszyscy walczą z tymi słomkami. Walczą. Mało kto sobie zdaje sprawę, jak bardzo pety po papierosach zanieczyszczają środowisko, bo tam też są filtry do papierosów. Są tworzone z tego samego materiału, co płyty winylowe. One się bardzo długo rozpuszczają i na dobrą sprawę gdzieś czytałam, że na dwie ryby przypada jeden pet w morzach. Więc za niedługo będziemy mieli więcej tych petów niż ryb w morzu. Natomiast mikroplastik, w ogóle skąd on się bierze? To ja już mówiłam ten przykład z tym woreczkiem, który nam uciekł. Ale mikroplastik jest wszędzie, jest w naszych ubraniach.
Jeśli używamy nienaturalnych ubrań, czyli wszystkich sztucznych materiałów, one są fajne w noszeniu, one są lekkie, one są tanie. Natomiast jeśli zaczynamy prać się w pralce, one się zaczynają przecierać i zaczynają materiał wypuszczać te mikrowłókna. Nasze pralki nie są w stanie tego wyłapać. Wszystko się dostaje do wody. Wszystko się dostaje do wody i trafia niestety do środowiska. Skąd się też bierze mikroplastik? Mamy w ogóle coś takiego jak pierwotny mikroplastik, czyli coś, co myśmy sami stworzyli. I takim mikroplastikiem pierwotnym są na przykład nasze peelingi. W latach 90., na początku 2000 lat były bardzo popularne peelingi. Ja do teraz pamiętam swój peeling firmy na G, znanej kosmetycznej, gdzie były świetne niebieskie granulki, które pięknie peelingowały twarz. Tylko, że niestety, te granulki są do teraz w środowisku razem z nami. Ja tą twarz umyłam, spilingowałam te 20 lat temu i to nadal z nami jest. Te granulki nie zostały przez nigdzie wyłapane, one cały czas krążą w naszym środowisku. Mikroplastik tworzy się także przez pocieranie chociażby farb, które są odblaskowe na drogach, więc jak przyjeździmy drogami, to się zaczyna zanieczyszczać. I w powietrzu w Krakowie, tutaj z własnego podwórka podaję dane, że okazało się, że jest bardzo dużo mikroplastików w naszym powietrzu. No ale pytanie, co ten mikroplastik? Czy nam szkodzi? Nie wiadomo. Teraz jest bardzo mocno badany, bo pierwotnie powiedzieli, że nie, nic się nie dzieje. Tylko jest problem z tym, że mikroplastik ma bardzo małe szczeliny, gdzie bardzo lubią się rozwijać bakterie. Więc on daje tą możliwość, żeby się dostać do naszego organizmu. Dostają się duże ilości bardzo skoncentrowanych, małych kulek z tymi bakteriami. To jest jeden problem. Drugi problem, ostatnio, mimo że mówili, że się nic nie dzieje z mikroplastikiem, ostatnio widziałam badania, gdzie podali, że niestety, ale mikroplastik uszkadza też w jakiś sposób nasz układ pokarmowy. Już nie wspomnę, że my jesteśmy na samym końcu, jeśli chodzi o łańcuch pokarmowy, czyli małe żyjątka zjadają jakąś część mikroplastiku. One trafiają do większych, na przykład w środowisku wodnym, plankton, potem są ryby i to jest coraz większe nagromadzenie tego mikroplastiku. Dosyć szokujące jest to, że nawet w mleku matki znaleźli. Więc na dzień dobry już mamy ten mikroplastik, dostaje się do nas, do organizmu. I dlatego też, tak jak mówię o tym lnie, fajnie zainwestować w dobrej jakości ubrania, żeby właśnie też dodatkowo nie wytwarzać tego mikroplastiku, żeby nie trzeba było z tym później walczyć. No i oczywiście mniej plastiku na co dzień. I teraz tak, ja przejdę po kolei przez wszystkie miejsca, gdzie możemy zaoszczędzić troszeczkę. Kuchnia. Zero waste w kuchni to przede wszystkim zwracanie uwagi na to, co jemy, ale także ile jemy i jak jemy. Warto jest zaplanować sobie posiłki. Wiem, że w rodzinie to jest ciężko, szczególnie przy jakichś małych niejadkach, bo zaraz zaczyna się jakieś wybrzydzanie, a jednak tego nie zjem, a jednak tamtego nie zjem. Ale te listy zakupowe dają radę i rzeczywiście wyrzucanie jak najmniejszej ilości jedzenia to jest jeden krok. Drugi, używanie czegoś, czego byśmy nawet nie wpadli na pomysł, że można użyć. I na przykład znatek, chociażby i marchewki, można robić pesto. Coraz więcej jest przepisów. Okazuje się, że na przykład kalarepa, którą normalnie zawsze liście obrywamy i wyrzucamy, można liście, te ogonki od liści, także gotować i dodawać do potraw. Troszeczkę smakują jak szparagi.
Liście też nie są trujące, można je spokojnie spożywać. Zastanówmy się, czy rzeczywiście trzeba wszystkie warzywa zawsze obierać, czy może warto bardzo dokładnie oczyścić po prostu. Czy rzeczywiście marchewkę trzeba obrać do rosołu, a może po prostu wziąć drapak i jak najmniej tego zdrapać, żeby nie było tak dużej ilości tych odpadków. Ale oczywiście kompost też trzeba zasilić, więc bez przesady. W kuchni. W kuchni możemy zaoszczędzić także odpadów za pomocą prostych elementów. Czyli zamiast pakować dzieciom śniadanie do przedszkola czy do szkoły w jednorazowe woreczki, może spróbujmy znaleźć woskowiki. Jest bardzo dużo firm, które robi woskowiki. Co to jest? To jest materiał, który jest nasączony woskiem pszczelim lub sojowym. I pakujemy sobie kanapkę, zawijamy ją i możemy taką woskowikę myć w chłodnej wodzie i potem użytkować przez rok. Możemy taką woskowikę sami zrobić w domu, to nie jest trudne. Wosku, wystarczy kupić troszeczkę wosku pszczelego, na przykład od jakiegoś zaprzyjaźnionego pszczelarza wziąć. Możemy do tego dodać na przykład jeszcze oleju żużoba, tak na dobrą sprawę to jest wosk, który pozwoli na to, że ona będzie bardziej giętka. Więc możemy sobie zrobić już nawet z bawełny, którą mamy w domu. Żeby nie kupować nowej oczywiście, możemy znaleźć czy z jakichś starych ściereczek, z jakichś obrusów, które potniemy i wtedy mamy fajne własne woskowiki. Do kuchni sprowadzamy bardzo duże ilości jedzenia, więc zainwestujmy. Nie musimy kupować woreczków, możemy sobie uszyć sami. Widzicie, ja tu mam szyję też upcyklingowo, czyli przetwarzam rzeczy i tutaj mam woreczek, który jest z firanki. Wiele nie trzeba, 15 minut, krócej jak ktoś ma maszynę do szycia, oprzeć sobie naokoło i można taki woreczek użytkować, prać go i rzeczywiście w każdej torebce czy gdzieś sobie trzymać po kilka takich woreczków i zawsze mieć na warzywa. I kolejna taka moja uwaga z codziennego życia, jak idę do supermarketu i nie mam wystarczającej, bo nie zawsze biorę ze sobą oczywiście woreczki, też jestem człowiekiem, ale jak kupuję dwie marchewki, ja nie pakuję jej do foliówek. Czy trzy, czy cztery. Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, żeby jakiś sprzedawca mi powiedział, że przepraszam, ale pani zważyła je luzem. Proszę się cofnąć, bo ja pani tego nie skasuję. Panie nie mają nigdy nic przeciwko, jeśli ja biorę garść jabłek i po prostu na jednym nakleję tą naklejkę, że zważyłam, ale wiadomo, że zważyłam je wszystkie. Nie trzeba tak na dobrą sprawę brać, potem to wsadzam do zbiorczej torby i wszystko jest w porządku. Już nie mówię o tym, jak są kiści bananów. No wiadomo, nie zrobimy czegoś takiego z truskawkami, z jakimiś drobnymi owocami, ale zastanówmy się, czy rzeczywiście wszystko musimy spakować do foliówki. No i więcej kupić truskawek cały koszyk. No. Cały kosz, albo są na przykład w sklepach pudełka, które gdzieś są po jakichś owocach, więc często widzę ludzi, którzy nie wiem, właśnie zapomnieli jakiejś swojej torby i biorą po prostu z supermarketu pudełko, które tam zalega i by musieli wyrzucić. Na przykład tutaj mam już taką torbę zakupową, gdzie okopowe można sobie wsadzić. Torby są różnego rodzaju, możemy sobie uszyć je sami z jakichś swoich starych rzeczy albo kupić, tylko ważne jest to, żebyśmy je używali i nie zrobili z nich rzeczywiście ekologicznych jednorazówek. Bo taka torba z nowej bawełny musi być kilkaset razy użyta. Dlatego ja zawsze zachęcam, żeby te materiały były naturalne, żeby te materiały może były właśnie z tych, które wymagają mniejszej ilości tego węgla czy wody do wyprodukowania, a najbardziej to zachęcam do tego, żeby to były na przykład już prace upcyklingowe, czyli żebyśmy przeszyli z czegoś albo kupili przeszyte.
Jeśli chodzi o kuchnię, to na przykład u mnie zawsze z morą były słomki i na szczęście na rynku teraz są różnego rodzaju wielokrotnego użytku słomki, które oczywiście dużo osób się zastanawia, no bo czy to jest higieniczne. Mamy wyciorki do tego, można sobie fajnie wymyć, wygotować, a jak się postaramy, to taka jedna na całe życie starczy. No i oczywiście jest też zmywanie. Zwróćmy uwagę na to, co przynosimy do domu, czyli na detergenty. Może macie w okolicy jakiś sklep, który sprzedaje albo wkłady do wkłady po prostu, żeby nie trzeba było za każdym razem kupować nowej butelki. Używajmy ekologicznych środków. Ja na przykład robię sama mydło, więc ja myję mydłem, które nie ma przetłuszczenia i można normalnie, szklanki błyszczą się, nie ma śladów. Mydłem myć też te nasze garnki. No i teraz co używamy do tego, żeby sobie wyszorować? Używamy... Nie przeszkadzasz mi? Chyba troszkę, ale sobie chodź. Więc mamy na przykład myjki jutowe albo konopne. Taka myjka wytrwa przynajmniej pół roku do roku, możemy ją wygotować, możemy ją wyprać, potem możemy używać w łazience, a potem wyrzucić na kompostownik. Więc patrzcie, nie ma właściwie żadnej pozostałości po niej. Przy czym zaznaczam, że takie gąbki, które normalnie używamy, plastikowe, powinniśmy co tydzień wymieniać. One mają takie właściwości, że lubią gromadzić bakterie. Natomiast te naturalne materiały, one wręcz przeciwnie, mają antyseptyczne właściwości. Więc tutaj mogą być juta, więc jak ktoś umie robić na drutach czy na szydełku, może sobie zrobić sam. Czy właśnie konopne. Te sznurki są dostępne wszędzie. Możemy sobie zrobić i mieć takie myjeczki. No i to chyba tak, z zakupów, trochę przerobiłam zakupów kuchni, przejdziemy do łazienki. No to tak, detergenty, no to oczywiście tak samo jak w kuchni, może się uda jakieś detergenty na wagę kupić, można zrobić samemu detergenty. Dużo rzeczy możemy zastąpić prostymi składnikami, jak soda oczyszczona, jak ocet, boraks, soda kalcynowana, to tutaj możemy troszeczkę zaoszczędzić środowisku tych dodatkowych, niepotrzebnych substancji. Jako zapachy możemy używać olejki eteryczne. To będzie też zdrowiej dla nas. Tutaj miała Pani wcześniej wykład na temat właśnie wszystkich detergentów, więc nie będę się powtarzać. No. Przy czym, jeśli chodzi o łazienkę, możemy też na co dzień troszeczkę ograniczyć ilość zużywanych śmieci, wybierając, jeśli ktoś nie używa elektrycznej szczoteczki, bo jeszcze nie widziałam bambusowych zamienników. O co chodzi z bambusowymi szczoteczkami? Bambus rośnie bardzo szybko, a poza tym się rozkłada, więc mając taką szczoteczkę, jest naturalna, nie pozostaje tak jak plastikowa w środowisku. Są też szczoteczki, które są z recyklingu, z recyklingowanego materiału, więc też można się zastanowić, czy może taką kupić. Przy czym zaznaczam, że jak mamy bambusowe, to musimy szczypczykami wyrwać włosie od takiej szczoteczki. Kolejnym elementem w łazience, to szczególnie dla pań, ale na przykład dla małych dzieci, jak się jeszcze mamy wspierają, że tak powiem, właśnie tu jest pieluchowanie, teraz są wielokrotnego użytku pieluchy, to nie są te pieluchy co lat 30, co nasi rodzice bardzo się przemęczyli z nimi. Teraz są coraz nowocześniejsze sposoby, łatwiejsze na pieluchowanie dzieci, ale także są waciki wielokrotnego użytku, które możemy używać właśnie do przemywania pupy dzieciom, ale też do demakijażu. Więc zamiast używać dosłownie tony tej bawełny, bo to jeszcze dodatkowo bawełna jest, możemy sobie kupić z materiału na przykład bambusowego taki wacik i używać go nawet i kilka lat. Pierzemy normalnie, można sobie w rękach prać, można sobie prać w pralce.
Kolejnymi, tak jak już mówiłam, o pieluchowaniu wielokrotnym, to także kobiety mają inne zamienniki wielokrotne. Nawet jest bielizna menstruacyjna, są wkładki wielokrotnego użytku. To są już zupełnie inne materiały niż kiedyś, więc one są wygodne. Dla kobiet też mamy coś takiego jak kubeczki menstruacyjne. To jest, no, mówią, że 10 lat niby można je używać, ale aczkolwiek ciało kobiety się cały czas zmienia, więc warto pójść do kogoś, kto taki kubeczek nam dobierze. I teraz powracam do bardziej uniwersalnych spraw, czyli na przykład golenie, bo to jest i do jednej, i do drugiej płci. Zastanówmy się, czy nie warto zainwestować sobie w golarkę, która ma po prostu wymienne ostrza. Nie kupujmy za każdym razem plastikowej całej golarki, może warto po prostu żyletki wymieniać. I jeśli chodzi o mycie, czy rzeczywiście potrzebujemy wszystkich kosmetyków? Można na przykład zaoszczędzić i kupić szampon w kostce. To jest akurat mój robiony szampon. Taki szampon, taka kosteczka wystarczy na pół roku. Więc patrzcie. I ono może być spakowane w tekturkę. Nie musi, jest leciutki, dlatego, bo nie zawiera wody. A na dobrą sprawę szampony, które kupujemy, to jest woda, woda, woda. Zwróćcie uwagę na składniki. Pierwszy składnik woda. Plus bardzo duża ilość różnych detergentów myjących i tak dalej. A tutaj mamy płatki owsiane, akurat u mnie płatki owsiane, detergent, glinka, dużo ziół. Ale przede wszystkim chodzi o samą formę. Tak, powiem, że byłeś grzeczny. Albo na przykład mydła. Zwróćmy uwagę, bo tak mydło to nam się trochę źle kojarzy, prawda? Że potem sucha skóra jest. Zainwestujmy w dobre mydła z mydlarni. To ja też od razu mówię, że robię akurat swoje, więc tutaj nie mam koleżanki ewentualnie z mydlarni, też wymieniamy się. Nie mam jakichś sprawdzonych, ale mydła, które są robione w sposób właśnie w manufakturach, one mają odpowiednie przetłuszczenie. One są z dobrych olei, bo mydło to jest zmydlony olej, więc z tłuszcz. Więc tutaj są z dobrych składników, rzeczywiście nie wysuszają skóry. I patrzcie, znowu nie ma wody. Jest mała kostka. Nie musimy tego kupować w plastiku. Jaka jest oszczędność na tych wszystkich kosmetykach? I teraz tak, garderoba, troszeczkę opowiedziałam właśnie o tym wcześniej, więc przede wszystkim zwracajmy uwagę na to, żeby nie kupować niepotrzebnej garderoby, żeby zwracać uwagę na to, z jakich materiałów są zrobione. Od razu powiem też, że ekologicznym jest wspieranie polskich marek. Wiem, że są droższe, ale nie wszystkie muszą, nie są bardzo zaporowe te ceny. Natomiast zwróćmy uwagę, żeby to nie leciało przez cały świat do nas. Na pewno wybieranie jakichś małych... To zaraz. Manufaktur też ożywia rynek, ale nie wychodź. Ożywia nam rynek okoliczny. Musisz zostać. Z takich spraw, no to przerabiajmy te nasze ciuchy, nie wyrzucajmy ich od razu. Kupujmy w second handach. Jeśli chodzi o pracę, no to tak. Wywierajmy wpływ też na naszych szefów, na właścicieli firm, żeby wprowadzali jakieś ekologiczne rozwiązania u nas w domach, u siebie w firmie, czyli u nas w firmach. Zwróćmy uwagę, czy są segregowalne śmieci. Nacisk oddolny też daje bardzo dużo.
Czasami na przykład można zamienić sobie chociażby zszywacze zwykłe na zszywacze bezszywkowe. Ja wiem, że to nie jest do dużej ilości papieru, ale zawsze troszeczkę zaoszczędza. Jest bardzo dużo, trzeba zwrócić uwagę, czy rzeczywiście potrzebujemy wszystko drukować. Czy tych kartek, które wydrukowaliśmy raz, nie dałoby się jakoś inaczej jeszcze wykorzystać z drugiej strony. Więc jeśli wprowadzamy te nasze zmiany w domach, może wprowadźmy też, spróbujmy wprowadzić je w pracy. Zaproponować. No i oczywiście wyjście do pracy czy do szkoły, nie zabierajmy za każdym razem plastikowego woreczka z jedzeniem, tylko może pojemniki wielokrotnego użytku czy woskowiki. Dzieci to jest najmniej zero waste'owa sprawa ze wszystkich. Każdy, kto miał do czynienia, to wie, o co chodzi. Natomiast właśnie są te rozwiązania takie jak zamiast pampersów wielokrotnego użytku pieluchy. Zwracajmy uwagę na zabawki, którymi się bawią. Wychowujmy. Jest pełno super książek, które pokazują, jaki problem jest na świecie. Plastik czy nie plastik, czy Plastik Fantastic to jest jedna z fajniejszych książek. Więc edukujmy nasze dzieci. Może w waszych ośrodkach w okolicy są jakieś zajęcia, które też prowadzą edukatorzy ekologiczni. Warto zainwestować w pewien sposób w nasze dzieci, żeby nie popełniały błędów, które myśmy popełniali, które popełniali nasi rodzice wraz z tym rozwojem w XX, XXI wieku. Bardzo ten konsumpcjonizm poszedł do przodu. Może warto właśnie wychowywać, bo to jest nasza przyszłość. I to, że my wprowadzamy te zasady, o których teraz ja mówię, to my robimy dla tych naszych dzieci, żeby one miały gdzie żyć, żeby po prostu nie przewalały, po prostu żeby było przejść przez ulicę, żeby nie trzeba było przewalać śmieci z lewej na prawo. To jest jeszcze najmniejszy problem, bo to nie jest mały problem, ale zacznie wszystko drożyć. Będzie coraz mniej czystej wody. Woda będzie na wagę złota. Czy za te 50 lat, gdzie nas już nie będzie, czy te dzieci będzie stać na szklankę wody czystej do picia? Czy będą mogły normalnie wypocząć gdzieś? Czy to środowisko będzie tak zanieczyszczone, że nie będą mogły tak żyć, tak jak my teraz? Więc każdy nasz wybór, nawet najmniejszy, daje przyszłość tym naszym dzieciom. No i w ogrodzie to tutaj jest przede wszystkim zrezygnowanie z środków chemicznych, które dodatkowo zanieczyszczają nasze środowisko. Można w łatwy sposób sobie poradzić, w bardziej ekologiczny sposób z zanieczyszczeniami w naszym ogrodzie. Czyli kompostowanie. Zamiast kupować sztuczne nawozy, zróbmy sobie kompost i zasilajmy potem warzywnik tym kompostem. Posadźmy w różne rośliny, kwiaty, które kwitną. Zachęcajmy pszczoły, bo teraz coraz więcej jest chorób pszczół, coraz mniej owadów zapylających. Zróbmy im takie oazy, w których będą, nawet jak nie mamy ogrodu, na parapecie, w doniczkach, na balkonach. Sadźmy rośliny, które będą żywić te nasze owady. Róbmy sobie w domu, znaczy przed domem, hotele dla owadów. Bo jak już je zwabimy trochę na jedzenie, to może warto dać im troszeczkę schronienia. W okresach suszy też fajnie by było dawać im pić, czyli robić takie poidełka, bo coraz ciężej, szczególnie w zabudowanych terenach, jest znaleźć wodę dla takich owadów. No i teraz poza domem, czyli całe wakacje. Antoś, dziecko mi uciekło. Wracaj. Dobrze, jest na miejscu. Warto właśnie zwrócić uwagę, czym jeździmy na wakacje, jak jeździmy na wakacje. Warto właśnie zastanowić się, czy te nasze podróże są rzeczywiście potrzebne.
Tak więc myślę, że tutaj przeszliśmy te wszystkie etapy. A jeszcze do kuchni to moje dziecko się pochwaliło. Nie pijmy za każdym razem z butelek plastikowych nowej wody, tylko możemy sobie filtrować wodę. Woda z kranu jest bardzo dobra. I jakbyście byli zainteresowani, to mam dwie książki, które bardzo polecam, które wprowadzają w temat Zero Waste i Less Waste, w tematy śmieci. I tak jak mówię, nie jest potrzebny nam jeden idealny zero waste'owiec, tylko wiele osób, które się stara ograniczać śmieci małymi krokami. Nie to, że rzucamy wszystko, nie to, że wyrzucamy natychmiastowo wszystkie nasze rzeczy, tylko powoli. Jak coś się zużyje, to zamiast kolejnej paczki foliówek kupmy woskowikę. 3 minutki. Kupmy woskowikę, zróbmy sobie woskowikę. Zastanówmy się, czy może zamiast tego nie kupić, jak nam się już rozleci zupełnie plastikowy pojemnik, czy może szklany pojemnik, żeby jednak coraz mniej tego plastiku było w naszym otoczeniu. Więc nie wyrzucajmy, nie róbmy na hura ekologiczny dom, tylko powoli. Przede wszystkim używajmy to, co mamy, jak najdłużej. To jest właśnie taka bardzo... To jest książka, która właściwie omawia całe życie według Zero Waste. Tak jak tutaj omawiałam, czyli to, co jest w kuchni, to, co jest związane z garderobą. Tutaj omawia, jak można zamienić te wszystkie foliówki i plastikowe rzeczy na te wielokrotnego użytku. A tutaj mamy nieśmieci. Książka, która opowiada o problemie śmieci w środowisku, o tym, jak rzeczywiście wyglądają już sortownie śmieci w Polsce, bo ta kobieta zjeździła, zobaczyła wszystko na własne oczy i opisała to, więc to mamy z pierwszej ręki na dobrą sprawę. Tak, dwie polskie autorki, oczywiście są książki dostępne także online, żeby nie kupować w wersji papierowej, aczkolwiek ze względu na to, że ja pokazuję wszędzie wszystkie książki, muszę mieć je ze sobą i biblioteki przede wszystkim. Cię polecam, jestem w internecie na www.kapalkowa.pl. Tam mam ofertę warsztatów, na które dojeżdżam. W Krakowie też otwieram już na stałe swoje miejsce warsztatowe. Aktualnie przede wszystkim udzielam się w różnych domach kultury, udzielam się w bibliotekach, udzielam się właśnie w takich miejscach, gdzie spotykają się już ludzie, w przedszkolach robię zajęcia. No i na tej stronie też można znaleźć mój sklep internetowy, gdzie jest moje rękodzieło. Dziękuję.